Rozwiąż równanie 2x kwadrat minus 4x minus 3 równa się 0. Ponieważ mamy 3 elementy w równaniu, zaczynamy od obliczenia delty. Wzór na deltę b kwadrat minus 4ac. Wypiszmy współczynniki a, b i c. Współczynnik a to ten, który stoi przy x kwadrat, czyli nasze a wynosi 2. Współczynnik b to ten, który stoi przy x, czyli u nas b wynosi minus 4. A współczynnik c to jest wyraz wolny, czyli u nas wynosi minus 3. Podstawmy współczynniki a, b i c do wzoru na deltę, czyli b kwadrat u nas będzie minus 4 do kwadratu minus 4 razy a, czyli u nas razy 2 i razy c, czyli u nas razy minus 3. Dostaniemy minus do kwadratu daje plus, 4 do kwadratu 16, minus razy minus daje plus, 4 razy 2, 8 razy 3, 24. Czyli nasza delta wynosi 40. Po obliczeniu delty należy zastanowić się, ile rozwiązań będzie miało nasze równanie. I tak, jeśli nasza delta będzie dodatnia, czyli większa od zera, równanie ma dwa rozwiązania. Są one postaci. X1 ma wzór minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, a x2 ma wzór minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. I jest to nasz przypadek. Widzimy, że delta wynosi 40, czyli jest większa od zera. Natomiast gdyby zdarzyło się, że delta będzie równa 0, wtedy mamy tylko jedno rozwiązanie. I jest ono postaci minus b przez 2a. W sytuacji, jeśli delta będzie mniejsza od zera, nie mamy w ogóle rozwiązań równania, czyli mamy brak rozwiązania. U nas delta jest dodatnia, czyli możemy policzyć sobie najpierw pierwiastek z delty. Już gotowy wynik będziemy podstawiać potem do wzoru na x1 i x2. Czyli mamy pierwiastek z 40. Nie ma pierwiastka z 40, więc możemy tylko zastanowić się, czy da się wyciągnąć jeszcze jakiś wspólny czynnik przed pierwiastek. Możemy 40 zapisać jako 4 razy 10 i pierwiastek z 4. Pierwiastek drugiego stopnia to jest 2. Z dziesiątki nie jesteśmy w stanie wyciągnąć pierwiastka, więc zostaje dziesiątka pod pierwiastkiem. Teraz możemy już podstawiać do wzoru na x1 i x2. Zaczniemy od x1. Nie będę już przepisywała wzoru, podstawiamy. Mamy minus b. Nasze b wynosiło minus 4, czyli minus b to będzie 4. Minus pierwiastek z delty, czyli u nas minus 2 pierwiastki z 10, przez 2a, nasze a wynosi 2, czyli 2a to będzie 4. Jedyne, co możemy zrobić, to jeszcze spróbować skrócić to wyrażenie, ten ułamek, czyli wyciągniemy sobie dwójkę jako wspólny czynnik przed nawias. Czyli tak, co razy 2 da nam 4? Oczywiście 2. I teraz co razy 2 da nam minus 2 pierwiastki z 10? Oczywiście to są minus pierwiastek z 10. Sprawdzamy. 2 razy 2 mamy 4. 2 razy minus pierwiastek z 10 to jest minus 2 pierwiastki z 10. W mianowniku mamy czwórkę. Teraz możemy skrócić dwójkę z czwórką. Tu zostaje 1, tu zostaje 2. Zapiszmy jeszcze wynik. W liczniku zostanie 2 minus pierwiastek z 10, a w mianowniku zostaje 2. Do policzenia zostało nam jeszcze x2.
Podstawmy do wzoru, mamy minus b, czyli u nas minus minus 4, czyli 4, plus pierwiastek z delty. Pierwiastek z delty wynosił 2 pierwiastki z 10. Przez 2a, a wynosiło 2, czyli mamy 4. Ponownie wyciągnijmy wspólny czynnik przed nawias. Czyli mamy dwójkę. W nawiasie będzie 2 plus pierwiastek z 10. I tylko jeszcze skróćmy nasze wyrażenie. W liczniku zostaje 1, w mianowniku zostanie 2. I dostajemy drugi wynik. 2 plus pierwiastek z 10 przez 2. Podkreślmy jeszcze nasze rozwiązania. x1 wynosi 2 minus pierwiastek 10 przez 2, a x2 wynosi 2 plus pierwiastek z 10 przez 2.